marszałek. Wysoka Izbo. Proszę o ciszę. Proszę o ciszę i bardzo proszę umożliwić udzielenie odpowiedzi. Bardzo proszę, panie ministrze. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, odniosę się do kilku pytań konkretnych tutaj zadanych przed chwilą. Jeśli chodzi o podatek dochodowy od osób prawnych, on się nie zmieni, panie pośle, i w związku z tym dochody samorządu się również nie zmienią. Podatek nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, w związku z tym ten sam podatek dochodowy firma będzie płaciła jak do tej pory. Jeśli chodzi o energię, panie pośle, pan jest z tego regionu, pan powinien wiedzieć, pan powinien znać przynajmniej w zarysach, jakie koszty są ponoszone. Według danych publikowanych przez GGHM w roku 2010 wszystkie koszty wyniosły 9 miliardów 181 milionów, a koszty energii, o której pan mówił, 1 939 milionów. Pozostałe materiały, paliwa i energia. To jest ten, i to stanowi 20,5%, a nie 50%. Natomiast sama zasada, sama reguła ustanawiania stawki podatkowej, rzecz jasna, bierze pod uwagę jednostkowy koszt wytworzenia. Dlatego ona się składa z dwóch części. Doskonale pan o tym, panie pośle, wie, bo żeśmy o tym rozmawiali w czasie różnych dyskusji, w czasie posiedzeń komisji. Natomiast jeśli chodzi o wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania górniczego, panie pośle, to jest kwota rzędu 1 000 000 euro za zasoby rzędu 50 milionów ton. To są po prostu bardzo, bardzo niskie dochody Skarbu Państwa, a te korzyści powinny być znacznie wyższe, ponieważ te zasoby należą do narodu polskiego i powinniśmy wszyscy z tych zasobów korzystać. Dziękuję bardzo.